Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy i pozdrawiamy widzów w telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja w rozmowach niedokończonych. Dzisiaj zapraszamy, by podjąć temat nasze bezpieczeństwo w mediach. Naszym gościem jest pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Witamy serdecznie pani doktor u nas w studiu. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszymy się, że możemy się spotykać już w studiu w takich w miarę normalnych okolicznościach już. Pani doktor, o bezpieczeństwie w mediach chcemy powiedzieć w takim szerokim zakresie, bo z jednej strony bezpieczeństwo, które no, rozumiemy, jakoś wyczuwamy, czym to bezpieczeństwo powinno być, a z drugiej strony są sytuacje, które nas no, zaskakują. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie mediów, tych najprostszych, jak radio czy telewizja, telefony komórkowe, no aż do tych bardziej skomplikowanych czy nowocześniejszych nowych mediów, czy nowych mediów, jak o nich mówimy. Natomiast na początek chciałbym panią zapytać o to, no, czym są dzisiaj media, jaką rolę dzisiaj media odgrywają? Myślę, że to już jest, wręcz bym powiedziała, w rozmowach o mediach banalne stwierdzenie, ale powtarzam je zawsze. Media nie tyle są nawet czwartą władzą, bo to już od, że tak powiem, XIX wieku w parlamencie, znaczy w Wielkiej Brytanii po pierwszy raz użyto tego sformułowania, że tu mamy przedstawicieli władzy wykonawczej, władzy ustawodawczej, ale tak naprawdę i sądowniczej przy danych obradach, ale, ale tak naprawdę najważniejsza jest ta władza, która siedzi na galerii i po prostu wskazanie na prasę, na dziennikarzy, więc że to jest ta czwarta władza, która jest obok. Natomiast dzisiaj ja skłaniam się ku twierdzeniu tych, którzy mówią, że media stają się pierwszą, a może nawet jedyną władzą, dlatego że po prostu coraz więcej opisując to, co dzieje się w jednej, w drugiej, trzeciej władzy, nagłaśniając pewne sprawy, wyciszając inne, po prostu wpływają tak bardzo na to, co dzieje się w krajach zarządzanych demokratycznie, gdzie głos opinii publicznej musi się przebijać przez media, więc no stają się tak naprawdę tą pierwszą władzą. Warto to dostrzegać i myślę, że każdy, kto cierpiał przez media, kto tracił stanowisko, bo jakaś była nagonka medialna, kto miał kłopoty tego typu właśnie, że jego sprawy zostały opisane in plus czy in minus w taki sposób, że sobie tego na przykład nie życzył, bo nieraz nawet pochwał mogą nie każdemu pasować, więc może powiedzieć, że tak naprawdę musi się dostosowywać do tego, czego chcą media. Więc ta rola dzisiaj mediów w takich państwach jak Polska jest, mówimy, że fundamentalna, że one tak naprawdę stają się płaszczyzną do wymiany poglądów, do także określania znaczeń. Tych naprawdę funkcji jest wiele, ale co tutaj też istotne, media mogą być źródłem zagrożenia, i nie chodzi mi tylko o zagrożenia takie, że stykamy się z niewłaściwymi treściami, tylko też są te zagrożenia o wiele bardziej realne i warto o nich zawsze rozmawiać, uświadamiać sobie, co to tak naprawdę jest. Mamy tę świadomość, że media mają rolę służebną. Powinny pełnić rolę służebną. Informacje. Dzisiaj możemy się cieszyć tym, że te informacje bardzo szybko wpływają do nas różnymi środkami komunikacji właśnie w mediach. A z drugiej strony, no, dzisiaj o tym też chcemy powiedzieć, jest pewne niebezpieczeństwo. Co jest takim głównym zagrożeniem dla nas? Co nam grozi ze strony mediów? Przede wszystkim media to nie jest tylko, że tak powiem, to, co znamy z tradycyjnego naszego kontaktu, czyli drukowana gazeta,
radio, które do nas mówi, czy telewizja, także internet, ten taki w klasycznym tego słowa rozumieniu, czyli ja sobie włączam komputer, włączam laptopa, przeglądam to, co chcę. Celowo dzisiaj nawet wzięłam ze sobą swój telefon. Na pewno jestem osobą, która często go używa i myślę, że na pewno już jest jakiś rodzaj w tym uzależnienia, choć oczywiście robię to bardzo świadomie, walczę z tym. Wyłączyłam go, więc nie zadzwoni, ale chciałam pokazać, że myślę, że wielu z nas dzisiaj po prostu traktuje taki telefon komórkowy, smartfona jak atrybut, no, bez którego prawie się nie ruszy. Myślę, że jakbyśmy w domu zarządzili, że dzisiaj do obiadu nie wolno wyjąć nikomu telefonu, jak będziemy wspólny jeść posiłek, to na pewno ktoś się zbuntuje z domowników, powie, że on właśnie czeka na coś, albo będzie sprawdzał, albo jeszcze coś musi ważnego zrobić, bo czujemy się nieswojo w momencie, kiedy tego nie mamy w ręce. I to jest to główne zagrożenie, którego może sobie nie uświadamiamy. Chciałabym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Po wybuchu wojny na Ukrainie, czyli od 24 lutego, radykalnie wzrosła liczba cyberataków na Polskę. Cyberataki, czyli różnego rodzaju działań właśnie w tej przestrzeni cyfrowej, możemy tak upraszczając powiedzieć internetowej, które po prostu, bo Polska stała się obiektem różnego rodzaju ataków. Już w tamtym roku raporty wszystkie, które możemy oficjalnie, bo 21 jest zamknięty, wskazywały na to, nawet 200% była różnica w stosunku do roku 2020. Natomiast w tym roku jest ich jeszcze więcej. I więc musimy sobie zdawać jakby z tego sprawę, że wszystko, co robimy z telefonem w ręce, z czego korzystamy, może być no, źródłem różnego rodzaju zagrożenia. Co mam na przykład na myśli? Fałszywe przede wszystkim informacje, które nagminnie są po prostu rozsyłane. Właśnie te ataki, to tak brzmi górnolotnie, jakby ktoś po prostu tutaj kogoś chciał, powiedzmy, zabić, a to... No, może to coś w tym jest, tak? Ale głównie chodzi o 80% tych ataków to jest coś, co się nazywa phishingiem. Od po angielsku fish, ryba. Łowieniem. Wysyłane są po prostu setki tysięcy czy milionów takich po prostu różnego rodzaju fałszywych informacji. Hasłem na przykład zalegasz z opłatą za energię elektryczną. Twój rachunek brakuje 9,90 zł, 20 nawet. Proszę link, zapłać, bo jutro wyłączamy ci prąd. Myślę, że wiele z naszych słuchaczy mogło dostać taki rachunek w momencie, kiedy kliknie w ten SMS, właśnie przelał na konto przestępców jakieś pieniądze. Ktoś powie, że mnie nie okradną, ja nie mam pieniędzy na koncie, nie boję się fałszywych informacji, maili, nie boję się czegoś takiego. No niestety nie jesteśmy bezpieczni, bo zapominamy o tym, że mamy coś takiego jak zdolność kredytowa. Czyli w momencie, kiedy nawet nie mam pieniążków na koncie specjalnych, żyję bardzo skromnie, to może się okazać, że tego typu fałszywa wiadomość, na którą ja dam się złowić, prawda, właśnie dlatego ten phishing, no to po prostu może być opróżnione moje konto. Może się okazać, że biorę kredyt na 2000, 3000. Dzisiaj Polska nie ma narzędzi, musimy sobie to uświadamiać, żeby odzyskać tak utracone środki. To jest bardzo złożony problem, jak walczyć z tymi tego typu przestępstwami, więc jedyne, co możemy robić, to o tym po prostu mówić. Więc tak naprawdę moja konkluzja, po prostu telefon może być źródłem zagrożenia w momencie, kiedy nie zdajemy sobie z tego sprawy, że po prostu też te media, z których korzystamy, narzędzia, z których korzystamy, no po prostu służą nie tylko nam, nie służą nie tylko tym, którzy w dobry sposób chcą je wykorzystać, no ale na masową skalę przestępstwa. Zbliżają telefony czy media społecznościowe, zbliżają tych, którzy są daleko, tak, a oddalają tych, którzy są blisko. Wspomniała pani doktor o tym byciu przy wspólnym stole. Ale trafne sformułowanie, tak. To jest też coś, na co powinniśmy być uważni i też nie wstydzić się przyznać do tego, że się uzależniam na przykład, prawda? Nie wyobrażam sobie dokładnie dnia bez zdawać tego. Sobie z tego sprawę, że coś takiego jest i że nie jest niczym niewłaściwym domaganie się na przykład od najbliższych osób, z którymi mamy do czynienia,
odłóż ten telefon, proszę cię, tak? Nie teraz, godzinę, wytrzymajmy, nie zaglądaj, jemy kolację, tak? Jesteśmy chwilę razem, rozmawiajmy. Mhm. I tak jakbym ja w tej, tak jakby powinnam ten telefon mieć odłożony, on nie powinien tu leżeć. Tylko chciałam po prostu go pokazać, bo to jest taki nasz odruch, prawda? W pracy, w domu przyzwyczajamy się, a musimy zdawać sobie jeszcze z jednego sprawę. Media społecznościowe, od Facebooka, Twittera, Instagrama, także TikToka, te popularne, one mają nas od siebie uzależnić. To są wbudowane w nie mechanizmy uzależniające, czyli po jakimś nawet nie takim długim czasie obcowania po prostu z nimi staje się to takim nałogiem, że musimy sprawdzić, co tam się dzieje, co ktoś napisał, musimy coś odpisać. To nie jest nasza dobra wola. To nie jest takie niezbędne, ale po prostu aplikacje. To myślę, że naprawdę mnóstwo ludzi, którzy no, korzysta z dobrodziejstwa też tego, jakim jest aplikacja, no po prostu stają się od tego uzależnieni, muszą sprawdzić, nie wiem, korzystne ceny. No, bez przerwy praktycznie w każdej czynności ten telefon coś dobrego dla nas robi. Między wierszami podsuwa nam też różnego rodzaju treści do przejrzenia. Zbiera nas informacje, też dlatego tak ja, ani inne reklamy na przykład wyskakują. Ależ oczywiście, że tak. Dzisiaj wiemy na pewno, że to są informacje tylko pozornie, nikomu do niczego niepotrzebne, bo czy ojciec się zastanawia, jak szybko przesuwa kciukiem po ekranie? Komu taka wiedza, możemy powiedzieć, potrzebna? A firmom, które profesjonalnie się tym zajmują i też ta sztuczna inteligencja, która się uczy tego, kim my jesteśmy, analizuje to z każdym naszym ruchem, prawda? Jak długo zatrzymamy się tak, jak długo, na czym żeśmy się zatrzymali, co spowodowało, że byliśmy na tym, a nie na innym, prawda, jakimś tam poście czy wpisie. Tak. I udowodnione już jest, to jest bardzo niebezpieczne, że mamy po prostu, że media społecznościowe no, odkryły to i powielają, że o wiele więcej angażujemy się z negatywnym przekazem, z przekazem polaryzującym między ludźmi, więc one sprzyjają waśniom, konfliktom, opisywaniem świata przez kontrowersje i konflikt. I jak w ubiegłym roku było przesłuchanie właścicieli i byłych pracowników Facebooka w Senacie w Stanach Zjednoczonych, to dokładnie zapamiętałam na przykład wystąpienie jednego z senatorów, który powiedział, że przygotowywał się do tego przesłuchania, bo słabo znał ten temat i widział, że wszyscy mówią ci, którzy organizowali to przesłuchanie, że jak mają negatywny wpływ na młodzież, po prostu media społecznościowe właśnie przez to, że niska samoocena i uzależnienie, przez to, że właśnie nakłanianie do na przykład drastycznych diet. I on mówi, to go zainteresowało, bo ma wnuki w tym wieku i po prostu założył sobie fałszywe konto jako nastolatka. Mówi, nie trwało to długo, odwiedziłem 2-3 strony i już miałem po 24 godzinach swoje konto i po jednym dniu tylko opisania, że interesuje się dietami, już miał bez przerwy wyświetlane bardzo drastyczne diety, porady psychologiczne. Właściwie mówi, jakby nie miał tej bariery ochronnej w swojego wieku i wiedzy. Mówi, ja już bym był właściwie chyba osobą natychmiast uzależnioną od właśnie takiej wręcz diety, która prowadzi do anoreksji. To nie była jakaś opowiastka, tylko przesłuchanie w bardzo poważnym miejscu. To jest uzależniające i jest niebezpieczne. Wspomniała pani doktor o tej polaryzacji, którą również powodują, czy której sprzyjają media, też te społecznościowe, czy zwykły internet. Tutaj chciałbym też dotknąć tematu prywatności i anonimowości w mediach społecznościowych, bo czasem wydaje się, że jesteśmy pod jakimś nickiem ukryci, nazywamy się inaczej niż w rzeczywistości, piszemy komentarz, czy to na Facebooku, czy pod postem w innych mediach społecznościowych, czy w internecie. No i myślimy, że jesteśmy anonimowi. Też mam na myśli takie komentarze no niewybredne, mówiąc kolokwialnie, czyli pisane językiem czasem też wulgarnym. Może, nie wiem, nasi widzowie tego nie czynią, natomiast dając za przykład coś, co zostawiamy w internecie i myślimy, że jesteśmy anonimowi.
powiedzenie też jest naprawdę takie no, najtrafniejsze, że internet nie zapomina. Ono właśnie musi nam uświadomić, że dokładnie tak jest. To znaczy można odnaleźć i kto za jakimś wpisem stoi i tak naprawdę jak się będzie bardzo chciało, to właśnie tak szybko nawet profil danej osoby po prostu określić, bo specjaliści mówią, że analiza powiedzmy około 100 lajków, czyli takiego polubiania danego postu, wybierania tego, co nam się podoba, co nie w internecie, daje wiedzę o człowieku na poziomie najbliższej osoby, która mieszka z tą osobą, więc bardzo szybko można rozszyfrować kogoś, prawda? Co do tej anonimowości, nie miejmy złudzeń, że ona tam jest. Trzeba po prostu tak mieć tego świadomość, na przykład opisując swoje życie prywatne, ale także swoich najbliższych. Ta infrastruktura, jaką tworzą media dzisiaj właśnie cyfrowe, może być wielkim zagrożeniem. Pokazuje to też wojna na Ukrainie. W sytuacji, w której właśnie zwracano wielokrotnie na to uwagę, żeby nie opisywać w mediach społecznościowych, gdzie jesteśmy, gdzie został jak dokładny adres celu, który został trafiony, czy jakiś miejsc, prawda, taki, gdzie tak zwana infrastruktura krytyczna, gdzie są ważne dla energetyki, dla wody, dla prawda, ogrzewania miejsca, bo to jest wykorzystywane po prostu no, przez właśnie te algorytmy, które mogą dzisiaj trafiać do wrogich państw. I wiadomo, dzisiaj już jest, że można czerpać o wiele większą wiedzę o danym państwie i tym, co się w nim dzieje właśnie z analizy takiej robionej na poziomie sztucznej inteligencji, na poziomie właśnie analiz komputerowych, wiedzę o państwie większą mamy z analizy mediów społecznościowych niż powiedzmy z działań takich szpiegowskich, jak nie wiem, na filmach o Jamesie Bondzie, tak? To już nie te czasy. Tak, także trzeba, to znaczy nie chciałabym banalizować tego po prostu, co mówię, bo to jest bardzo ważne, żeby wszyscy sobie uświadamiali, że to tak naprawdę bezpieczeństwo być może dzisiaj osobiste, ale za chwilę może nawet kraju, tak, naszego regionu, gdzie mieszkamy, zależy także od tego, co i w jaki sposób zamieszczamy w mediach społecznościowych, co będziemy po prostu opisywać i co będziemy fotografować. Dobrze zrobione zdjęcie może komuś tak ułatwić atak na dane miejsce, że nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, więc bądźmy bardzo, bardzo przezorni, krytyczni do tego, jak korzystamy z tych mediów dzisiaj. Kończąc wątek tych mediów społecznościowych może, chciałbym też podnieść taką kwestię, że na przykład Facebook czy Instagram połączony z Facebookiem no, ma jakiegoś właściciela, pana Marka Zuckerberga, który przyznał się, że ma kontrolę, nie pamiętam, ale chyba nad 3 miliardami ludzi w jakimś sensie. Takie zdanie miał kiedyś wypowiedzieć. Tak. Ale to chyba o czymś też bardzo konkretnym świadczy. Tak, ma większą władzę niż nie jeden przywódca wielkiego państwa, prawda, który a tym się różni, że przed nikim nie odpowiada, nie jest przez nikogo wybierany. I tak naprawdę może być no, zupełnie właściwie ten sposób zarządzania, przekazywania pewnych treści tym ludziom, jego widzimisię, tak? Po prostu no, może to jest bardzo taka radykalna ocena i niesprawiedliwa, bo nie chcę mówić, że wszystko, co złe, to w mediach społecznościowych tak, i tak. Nie widzę dobrych stron, bo to nieprawda by była. Natomiast no, trzeba dostrzegać, że potencjalnie takie możliwości po prostu są. I moim zdaniem jest czymś ogromnie niepokojącym, że przerzucono odpowiedzialność za korzystanie z tych mediów i na nas wszystkich. Czyli nic nie muszą firmy, które zarządzają tymi mediami społecznościowymi, nie mają żadnych praktycznie ograniczeń, ani biznesowych, ani po prostu takich, żeby się rozwijać, budować, robić to, jak im po prostu pasuje. Natomiast wszystkie konsekwencje negatywne, które po prostu za tym stoją, ma ponosić ten
ostatni element całego tego długiego łańcucha, jakim jest zwykły użytkownik telefonu, powiem wręcz bezbronny wobec tych wielkich korporacji. Każdy z nas po prostu tak naprawdę niewiele może, podpisując regulamin społeczności, do której wchodzi, no bo musi dzisiaj też z tych mediów w różnych sytuacjach korzystać. Więc to jest ogromny problem, myślę, globalny, bo nie do rozwiązania dzisiaj. Nie można cofnąć jakby czasu. Nie ma żadnego sensownego rozwiązania. Zmaga się z tym i Unia Europejska, i takie kraje jak właśnie Stany Zjednoczone. Rozwiązały ten problem bez problemu Chiny, bo Great Firewall, czyli rodzaj takiej zapory internetowej, gdzie decydują, rząd decyduje, co można, czego nie można w sieci przeglądać, bo takie narzędzia też są. Oczywiście wojna pokazuje na Ukrainie, Rosja wyłącza pewne treści, u nich nie znajdziemy w sieci. Ukraina też odpowiada w ten sam sposób. Czy to jest metoda na funkcjonowanie wszystkich społeczeństw? Mam nadzieję, że nie, bo inaczej byśmy byli w jakimś naprawdę matriksie, czyli rodzaju sztucznego programu komputerowego, który ma nam zastąpić normalne życie i normalne relacje. Natomiast co my możemy zrobić? My, zwykli użytkownicy tego, ojcze, najważniejsza jest dzisiaj edukacja i brzmi to jak banał i proszę mi wybaczyć, używam po raz drugi tego sformułowania, że coś jest banalne, ale nie traktujmy tego banalnie, tylko wypełnijmy to zdanie treścią. Edukacja, czyli nasza wiedza o tym, gdzie są zagrożenia, czego się spodziewać po tym, jak używam właśnie komórki do różnego rodzaju rzeczy, do tego, co potrzebuję. Jasne, że ona jest nam przydatna, potrzebna, nie rezygnujmy, ale brońmy się, bądźmy ostrożni. Bądźmy ostrożni, zamieszczajmy wpisy prywatne. Powiedzmy, jesteśmy w małej grupie, rodzinnej, jakiś kręg znajomych, powiemy, czego ja mam się bać. Nie szkodzi. Uważaj i po prostu nigdy nie wiesz, kto poda coś dalej. Nie opublikuj czegoś, czego byś nie chciał, żeby ktoś to naprawdę obejrzał, bo w czymś innym są zdjęcia miłych naszych wnuków czy dzieci, prawda, ale nie w trudnych sytuacjach czy jakichś skomplikowanych podarujmy sobie wpisy nawet w tych wąskim gronie naszych bliskich znajomych. Bądźmy po prostu przezorni, ostrożni, no bo nie wiemy, kto i kiedy wykorzysta coś przeciwko nam. Takim świadomym odbiorcą mediów, jak być dzisiaj, bo no, wydaje mi się, że to już jest jasne, że wiemy, że nie wszystko, co mówią w telewizji, musi być prawdą. Czy co przeczytamy w internecie, bo tak często słyszymy argumenty różnych osób, że bo ja o tym przeczytałem w internecie i to znaczy, że co, że to znaczy, jest prawda? To znaczy gdzie, prawda? No właśnie. Nie wolno, znaczy nie wolno. Jest błędem uważanie, że coś, co jest opublikowane, to znaczy, że zostało przez kogoś zweryfikowane, tak. Właśnie jeszcze w kontekście prawda-fałsz, prawda. Wręcz mało tego, dzisiaj sposoby manipulowania naszą wiedzą i podejściem są o wiele bardziej wyrafinowane. Będziemy mieć skonstruowany przekaz w ten sposób, że na jakimś portalu będzie prawda, 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 jeden fałsz, tak? Po to, żebyśmy uwierzyli, przekonali się, że to jest jedyna jakaś tam metoda, przemilczanie różnego rodzaju gdzieś tam treści, podkręcanie emocji, opisywanie właśnie w ten sposób. I mało tego jeszcze, do niedawna jeszcze mogliśmy myśleć, że zdjęcia to będzie coś, co będzie nam weryfikowało, tak? Po prostu ja zobaczę kogoś, kto się wypowiada, zobaczę obrazek, tak? Po prostu no to jak to można? No widać, że to nie jest podróba, widać, że to jest jak prawdziwe. Miejmy tego świadomość, że jest coś, co się nazywa deepfake'iem, to jest z angielskiego głębokie kłamstwo, można tak, takie tłumaczenie. O co chodzi? Programy komputerowe są dziś już tak dostępne i tak doskonałe, że można właściwie mając każdemu zrobić z jego udziałem filmik, poprawić jego sposób nawet mówienia, przemontować tak, że się nie zorientujemy dokładnie, co on powiedział i jak to zabrzmiało. Więc to jest po prostu niebezpieczne, no bo jak odróżnić coś, jak jest nieodróżnialne, tak? I zanim coś sprostujemy, więc jest to trudne, więc tym bardziej trzeba polegać na tych źródłach informacji, które są
znane, które są obecne od lat, które po prostu można w jakiś sposób zweryfikować w danym czasie, nawet jak w takim miejscu, jak dzisiaj jesteśmy. W telewizji Trwam. Ojciec występuje pod własnym imieniem i nazwiskiem, pokazuje swoją twarz, jest w stroju zakonnym. To znaczy nie, tożsamość jak na dłoni dla każdego. Nie boję się tego, żeby wam pokazać, co myślę, co mówię, jak wyglądam. I po prostu, więc za chwilę jestem rozpoznawalny, gdzie się nie pojawię, to po prostu będziecie mogli mnie ocenić, czy jestem w sklepie, czy na mszy w świątyni. Więc to są media wiarygodne. To nie jest łatwa rola, z całym szacunkiem, prawda, udźwignąć to wszystko na sobie, ale tak się buduje wiarygodność. Sięgajmy do tych, których możemy rozpoznać i no, po prostu to nie jest łatwe. Przyzwyczailiśmy się, że z mediów korzysta się od tak, prościutko, jeszcze nie zdążę się zastanowić, już wszystko wiem. Nie ma tak łatwo. Jeżeli coś jest za darmo, to znaczy, że jest produktem, ktoś inny za to zapłacił. To znaczy nasza uwaga i my sami jesteśmy tym produktem, o kogo chodzi, jeżeli coś nam podsuwa za darmo. Więc miejmy tego świadomość, że to nie jest taki zero-jedynkowy układ, prawda, że ktoś w naszym interesie taką nam wyświadcza przysługę właśnie w internecie. To już ta prawda już, że tak powiem, nie obowiązuje i myślę, że nawet analitycy już dawno przestali traktować właśnie internet jako, no, bym powiedziała, oazę szczęśliwości dla użytkowników, gdzie ktoś właśnie w naszym interesie za darmo nam takie wspaniałe narzędzia po prostu udostępnia. Nic z tych rzeczy. Kiedyś mówiło się o kaczkach dziennikarskich, w jakimś sensie też o tak zwanych faktach medialnych, które były tworzone, jak nic się nie działo. A dzisiaj mamy dobę fake newsów. Takie może najbardziej, nie wiem, spektakularne kiedyś te fake newsy były dotyczące śmierci kogoś znanego. One się pojawiały w internecie czy w mediach społecznościowych po to, żeby była klikalność, żeby nabić klikalność. Dzisiaj mamy dobę fake newsów, czy tych deep fake'ów, o których pani doktor powiedziała, no, na które nie mamy wpływu tak naprawdę, bo ktoś zmontuje w taki sposób filmik, że odbiorca będzie przekonany, że to dana osoba powiedziała i że to było prawdą. Tak, także dlatego no jest to naprawdę rodzaj już tak skomplikowanej technologii, tak, ale z drugiej strony tak dostępnej, że jedynie po prostu tak naprawdę wiedza o tym, że ona istnieje, tak, że ona jest możliwa, może tak naprawdę nam wszystkim po prostu coś ułatwić i pomóc i po prostu dać sobie z tym po prostu poradzić. Bo w momencie, kiedy nie będziemy sobie z tego zdawać sprawy, może się okazać, że jesteśmy po prostu no, bardzo podatni na to właśnie no, taki rodzaj manipulacji. A miejmy właśnie świadomość tego, że to są rzeczy już analizowane na poziomie międzypaństwowym. Czyli na przykład algorytmy różnego rodzaju komputerów w państwach, także wrogich naszemu krajowi, liczą i sprawdzają, na jaki rodzaj treści społeczeństwo jest podatne, w jaki sposób rozhuśtać emocje, co wyprowadza ludzi na ulicę, tak na, kiedy oni, w jakich mediach, w jaki sposób przekazane informacje po prostu spowodowałyby takie, a nie inne zachowania. Można w ten sposób wpływać na kampanie wyborcze, można w ten sposób, nie wiem, zniszczyć jakiegoś polityka, bo się no, tak długo będzie ludziom wmawiać, że jest osobą niewiarygodną, aż wszyscy będą mieli już tego serdecznie dosyć i mu podziękują. I też kolejne niebezpieczeństwo. Można wykreować kogoś jako pozytywnego bohatera zbiorowej wyobraźni, kto w ogóle na to nie zasługuje. Myślę, że jesteśmy właśnie świadkami takiej operacji w tej chwili po śmierci Jerzego Urbana. Bo jak jeszcze tydzień temu mogliśmy mówić, że pojedynczy dziennikarze zaczynają go gloryfikować, tutaj i Gazeta Wyborcza i inne tego typu media, no tak w prawie bym powiedziała w superlatywach potrafiły mówić o tym zmarłym, że aż prosiło się no, przypomnieć, kim ten człowiek był za życia i to, że nigdy za swoje błędy, to nawet mało powiedziane błędy, za te wszystkie bezeceństwa i naprawdę no, wstrętne rzeczy, nigdy nie przeprosił, nigdy nie było tam żadnej refleksji.
Natomiast tydzień minął i ten trop jest jeszcze głębszy i po prostu jeszcze więcej, nawet media międzynarodowe widzą w nim jakiegoś ideał, jeśli chodzi o walkę o wolność słowa, co jest naprawdę już tak daleko idącym nadużyciem, że aż przykro na ten temat mówić. Ale miejmy świadomość, że dla młodszego pokolenia, ludzi 40-letnich, 30-letnich, kojarzy się bardziej z dostarczycielem obrazoburczych treści, z których można się pośmiać, memów w internecie, niż tak naprawdę jego rzeczywistą rolą. Więc odwracanie znaczeń, odwracanie, kreowanie wizerunku, jak nie, no, to dzisiaj ma miejsce, więc nie ma prostej, ojcze i szanowni państwo, recepty, jak sobie z tym po prostu poradzić. Wracam do tego sformułowania. Wiedza nasza i edukacja, rozmowy na ten temat, po prostu podsuwanie też młodszym członkom naszych rodzin, znajomym, po prostu wiedzy o tym, co to tak naprawdę jest, jak to kiedyś było. Myślę, że to jest też bardzo potrzebne. Nasze bezpieczeństwo w mediach. Z panią dr Jolantą Hajdasz ten temat podejmujemy. Zapraszamy do telefonowania dziś nieco wcześniej, bo też wcześniej ze względu na transmisję z Warszawy będziemy rozmowy niedokończone tutaj przerywać i zatrzymywać. Numery wyświetlają się na ekranach widzów. Przypomnę szybciutko dla słuchaczy. 56 657 0011 północ Polski, południe 657 0012, telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i druga końcówka 400. I dla widzów i słuchaczy spoza granic Polski dwa numery 48 56 657 0013 i 657 00 14. Nawiążę do tego, o czym pani doktor wspomniała przed momentem, takie kreowanie wizerunku przez media, z jednej strony gloryfikowanie kogoś, kto no, na to nie zasługuje, a z drugiej strony przykład świętego Jana Pawła II jako bohatera właśnie tych memów, które są tworzone, bardzo często już przez ludzi, którzy go nie znali, nie spotkali, którym nie towarzyszyły te emocje, kiedy przybywał do Polski. Co zrobić z taką sytuacją? Jak się przed tym obronić? Czy w jaki sposób no, przeciwstawić się temu albo przebić z jakimś pozytywnym przekazem na temat świętego papieża Polaka? To znaczy na pewno trzeba absolutnie, nawet w swoim najbliższym otoczeniu, tam gdzie jest nam dany, po prostu z tak fałszywymi opiniami walczyć. Mhm. Nie pozwalać na to szarganie i po prostu w ogóle nie, to jest jakby w mojej ocenie podstawowa sprawa. Dlatego, że nie ma łatwych metod, ponieważ moim zdaniem jesteśmy świadkami naprawdę operacji takiej wielkiej na większą skalę, bo to nie jest sytuacja tylko taka, że ktoś tam sobie coś wymyśli i publikuje, jakaś pojedyncza osoba. To jest za duża skala tego wszystkiego, za długo to wszystko trwa i za bardzo anonimowo się to dzieje, żebyśmy mogli po prostu udawać, że nie widzimy tej zorganizowanej, użyję świadomie, nagonki, która no, po prostu ma osobę, która, absolutny autorytet dla ludzi wierzących i także dla wielu niewierzących, bo przecież tak było, no to po prostu zniszczyć. Ma być po prostu tak skompromitowany, choć wydawałoby się to niemożliwe, żeby po prostu nikomu nie chciało się do takiego autorytetu sięgać. Więc no mówię, tutaj nas może obronić jedynie wiedza. Ja wrócę do tego nieszczęsnego Urbana, który stał się no, bardzo popularny właśnie w mediach społecznościowych, choć sam przecież osobiście praktycznie nigdy z nich prawie nie korzystał. W momencie, kiedy zaczęto to robić, jego tygodnik właśnie publikował, robiły to cztery osoby znane z imienia i nazwiska, bo dzisiaj jedna czy druga udziela wywiadu na ten temat, bo się też z tymi mediami rozstała. Nie ma sensu specjalnie tego nagłaśniać po prostu, bo nie róbmy im publicity, ale po prostu to jest tak zorganizowany przemysł.
Przecież to, co wyprawiał Urban, na przykład tak podły tekst, jaki opublikował w 2002 roku przed przyjazdem papieża do Polski, to jest jego stylistyka i stylistyka tych jego naśladowców, których sobie wychował, których po prostu dzisiaj myślę, że jest na tyle wielu, że będą tą właśnie zalewać sieć, także będąc wynajmowanymi przez kogoś. Te media, przepraszam, że wejdę w słowo, no, biją rekordy zasięgów i interakcji w internecie, więc to też o czymś świadczy, tak, że to na jakiś podatny grunt padało. Mamy telefon, pani doktor, dobrze? Bardzo prosimy. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Maciej z Gdańska. Witam, panie Maciej. I proponowałbym, znaczy na temat Urbana to w ogóle zasłonę milczenia zrzucić. Uważam, że był obrzydliwy po prostu i tak jak staram się różne media czytać i przeglądać i czerpać informacje z różnych wiadomości, tak jednak no, nie toleruję po prostu Urbana. Bo... Natomiast no właśnie, staram się, tak myślę, że żeby nie ulec propagandzie, nie ulec deepfake'om, to trzeba z wielu źródeł korzystać i nie zamknąć się w takiej bańce informacyjnej i no jednak jedną telewizję, drugą telewizję oglądać, nawet tych, których nie lubimy i czasami jednak trzeba obejrzeć. No, tak uważam, sprawdzać wiadomości, nawet w internecie, jeśli są jakieś informacje, to można wrzucić w Google i sprawdzić, czy takie wydarzenie miało miejsce, czy nie miało, przynajmniej można spróbować, tak uważam. Dobrze myślę? Dziękujemy, panie Macieju. A jeszcze, tak? Jeszcze bo proszę. No, często można się spotkać na przykład właśnie z takimi deepfake'ami, z takimi filmikami, gdzie na przykład, no, nie wiem, Kaczyński na przykład opowiada o ludziach, którzy zjadają dziką ziemniaki. No, nie wierzę, żeby on to mówił tak naprawdę. No właśnie. Albo, że jesteśmy najbogatszym, prawie najbogatszym narodem na świecie. Albo jak Macierewicz mówił o zamachach, o wybuchach, o jakiejś mgle, która się w Smoleńsku pojawiła, to no, głupoty. Nikt inteligentny chyba tak nie powiedział. Dziękuję, panie Macieju, za ten telefon. Pani doktor? Ja, oczywiście generalnie zgadzam się z panem Maciejem, że informacje trzeba sprawdzać i zbierać je z różnych źródeł, nie zamykać się w bańce informacyjnej. Mm-hmm. Tylko to jest troszkę takie, panie Macieju, proszę wybaczyć, pobożne życzenie. Ile czasu dziennie możemy poświęcić na śledzenie różnego rodzaju informacji w mediach? Jak mamy sprawdzać fakty? Ten fact-checking, to się takie zrobiło po prostu bardzo popularne sformułowanie, jest naprawdę bardzo żmudny. I rozmawiam z osobami, które się tym zajmują w projektach różnego rodzaju fake newsów i przeciwdziałania im, fake hunterów, które robiła Polska Agencja Prasowa. Wszyscy to mówią, jak bardzo to jest trudne. Weryfikowanie, bo w czym jest problem? Czas. Po prostu pojawia się fake news, rozchodzi się błyskawicznie. Nie potrafimy tego jeszcze wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, że fake news rozchodzi się prawie 10 razy szybciej, albo o rząd wielkości nawet mówią, szybciej niż prawda. W mediach właśnie elektronicznych, więc jakby trzeba liczyć, że jeżeli coś rozchodzi się w godzinę, to potrzebujemy nieraz doby, żeby to sprostować, prawda? Czyli mówię, ten rząd wielkości, żeby gdzieś do tego dojść. Więc w momencie, kiedy to się dzieje, to tak naprawdę jak to robić, żeby gdzie to sprawdzać, gdzie weryfikować, bo właściwie zanim to zdążymy zrobić i opublikujemy, co jest oczywiście bardzo ważne, żeby to no, pokazać tego fejka tak zwanego, no ale minęło już powiedzmy tyle godzin, ile osób nie zdąży się w ogóle z tym poznać, więc nie jest to proste. Dlatego właśnie mówię, wracam do tych wiarygodnych mediów, do tych mediów, które po prostu opisują świat w sposób, który jest bliski naszemu światopoglądowi, na których możemy polegać być po prostu i bo nas nie okłamią. To jest ta istota tego tematu tutaj. Warto po prostu takie media znaleźć i nie iść za tym mainstreamem.
też, pani doktor, zasady pewnej rzetelności dziennikarskiej nakazują, żeby... Wiadomo, że jeżeli ktoś informację jakąś produkuje jako dziennikarz i jest pewny tego, jest prawdomówny, to oczywiście, że ona idzie dalej. Natomiast jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni, właśnie tak jak pan Maciej mówił, szukamy potwierdzenia w drugim, w trzecim źródle i dopiero wtedy publikujemy. Jeżeli tego nie zrobimy, nie jesteśmy pewni, to też no, świadomie czy mniej świadomie, ale te fake newsy idą dalej w świat. Dokładnie tak jest i tutaj tylko można, że tak powiem, potwierdzić to, co ojciec mówi. Pani doktor, powoli kończymy, bo tak jak wspomniałem, dzisiaj transmisja z rocznicy, z miesięcznicy katastrofy smoleńskiej z Warszawy za chwileczkę. Temat bardzo szeroki i bogaty. Dziękuję też pani doktor za to, że te sprawy podejmuje i mówi o tym tak bezkompromisowo, choć pewnie też naraża się na różne opinie, ale o prawdę trzeba walczyć, żeby ona się przebijała, albo pomóc tej prawdzie, żeby się przebiła. Wiedza o tym dzisiaj, o tych mechanizmach będzie bronią nas wszystkich, więc nie odwracajmy się od niej. Czasem trochę trzeba trudu w to włożyć. Nie mówię tu o sobie, tylko też o widzach, żeby ich zachęcić do tego, żeby po prostu zgłębiali te różne meandry komunikowania masowego, współczesnego, bo nie chcemy być ofiarami żadnych kłamstw, deepfake'ów, ani zwykłych fake'ów. Nie zasługujemy na to. Chcemy poznać prawdę o otaczającym nas świecie. Mamy do tego prawo. Bardzo dziękuję. Pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jest naszym gościem. Dziękujemy za tę część. Nasze bezpieczeństwo w mediach. Będziemy na ten temat rozmawiać jeszcze o 21.30 w Radiu Maria. Dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.